Lol, co za posąg? Połamałem głowę posągowi, świetnie. Siemano, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Gentler, jak już pewnie wiecie. A dzisiaj spotykamy się przy okazji kolejnej Castlevanii. Kolejnej Castlevanii, której ja osobiście najbardziej ze wszystkich do tej pory nie znałem. Tyle, że o niej zdążyłem usłyszeć rok czy dwa temu. To jest podobnie jak Contra Hard Corps, Castlevania, która była bezpośrednim konkurentem, powiedzmy sobie, dla Super Castlevania 4, ponieważ wyszła na Sega Mega Drive czy Sega Genesis, jak kto woli. Tymczasem Super Castlevania 4 wyszła na Super Nintendo. Był to ten sam twórca. Natomiast zawsze było tak, że Konami wydawało jedną grę na Super Nintendo, drugą na Sega Genesis. Obie te gry bardzo się od siebie różniły, tak jak było właśnie w przypadku Contra Alien Wars i Hard Corps. Tutaj mamy bardzo, bardzo podobnie. Jakie będą te różnice? Czy gra będzie mi się bardziej podobała? Muzyka, grafika, sterowanie? Przekonajmy się. To jest dobry moment na to, żeby, jak Wilgax zapowiadał, popłakać sobie nad moim biednym losem. No dobra, to co? Bez większego przedłużenia, lećmy z tą gierką. Boże, jak ja się cieszę. Zawsze to powtarzam praktycznie tydzień w tydzień. Jak się pojawiam u was na streamku, to sobie to powtarzam. Ale zawsze każde odpalenie tego streama to jest taka ulga, taka przyjemność danego tygodnia. Po tym jak oczywiście tutaj popracuję, tutaj gdzieś wyjadę, tutaj zrobię, spełnię jakieś obowiązki, to jest taka chwila wytchnienia, a dzięki wam nawet jeszcze przyjemniejsza. Sprite jest Contra Hard Corps. Świetnie! Wszystko chcę z Contra Hard Corps, łącznie z poziomem trudności, poproszę. Arcane Spear. Widzę, że mamy tutaj dostępne dwie postaci. John Morris, który używa bicza. Myślę, że pójdę w Johna Morrisa, jako że chciałbym mieć taki castlevaniowy experience, więc lecimy Johnem Morrisem z jakiegoś powodu z Teksasu. Lećmy. Dracula czeka. No i zaczynamy. Standardowo. W ruinach zamku Drakuli w Rumunii. Swoją drogą, kiedyś przy okazji pierwszej Castlevanii dałem taki easter egg gdzieś tam schowany. Gdzie były wrzucone współrzędne zamku Drakuli, tego oryginalnego, w Rumunii. Dobra, kilka zakończeń. Podobnie jak w Contra Hard Corps, mam zamiar zdobyć tylko jedno. Chcę tą grę pokonać. Szczególnie, że żeby pewnie dotrzeć do innych zakończeń, to też trzeba wiedzieć, co właściwie zrobić. A ja takiej wiedzy nie posiadam, więc nie mogę też takiego zakończenia wybrać sobie wedle woli. Będę po prostu postępował w tej grze tak, jak mam na to ochotę. Początek gry w ogóle bardzo podobny, standardowo, do Castlevania 1, jeśli się nie mylę, tak? Zombiaki, taka krótka nauka gry. Ciekawe, czy bossem też będzie nietoperz. Ja przy okazji o to pytałem w innej Castlevanii. Zdaje się, w czwórce. Pierwsza rzecz, którą od razu zauważam, to że sterowanie jest o wiele bardziej responsywne. W pierwszej Castlevanii, nawet w Castlevanii 3, ale też w czwórce, było lekkie co prawda, ale opóźnienie. Lekkie opóźnienie w inputcie. Tutaj tego opóźnienia w ogóle nie czuję, jest bardzo płynna ta Castlevania. Sterowania, tylko że już widzę, że tak jak w pierwszych Castlevaniach, niestety w przeciwieństwie do czwórki, którą za sterowanie akurat uwielbiałem, nie ma tutaj kontroli nad skokiem, mogę sobie tylko kręcić się w powietrzu, ale nie wpływa to w żaden sposób na moją trajektorię. No i nie mogę też uderzać biczem w dowolnym kierunku, jak widać, chyba że skaczę. Jak skaczę, to mam trzy kierunki do wyboru, bo nie mogę biczować bezpośrednio w górę i nie mogę biczować po skosie w dół. Kto wie dlaczego, ale przynajmniej jest kilka dodatkowych osi. Nic nie wiem o żadnym slajdzie. Nie wiem, o jakim slajdzie mówisz, ale nie ma żadnego wślizgu w tej grze. Za to widzę już, że uprzyjemnili tą część, gdzie ściany do zniszczenia są... Ściany do zniszczenia są oznaczone delikatnym pęknięciem. Bardzo przyjemne. Dziękuję. Jestem wdzięczny. Wilgax też mi powiedział swego czasu, że w tej Castlevanii... Ziomek. Ogarnij się. W tej Castlevanii będziemy mieli do czynienia z dodatkowym ulepszeniem do bicza, który spowoduje, że on będzie płonął. Nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć.
Cieszę się, że podobnie jak w SNES-owej Castlevania 4, jako że mamy tutaj więcej przycisków na padzie, to mogę rzucać innym przyciskiem niż uderzam. I też nie muszę wciskać strzałki do góry, co będzie generalnie bardzo, bardzo istotne. Próbuję znaleźć tutaj jakieś dodatkowe funkcje, ale na razie takowych nie widzę. Bardzo się za to cieszę, że mogę whipować skacząc. Mam płonący bicz. Nie wiem, kiedy to się stało, ale fajnie, że mam go na bossa. Co? Czy ja nie złapałem wody święconej? Czy woda święcona działa to jakoś... Co jest? Halo, wilku! Wilku WDZ! Nie rób mi tak. O, ty chodzisz. Myślałem, że będziesz tu stał. Pierwszy boss widzę jak zwykle treningowy. Gin! Gin, bo mnie zabijesz! Gin! Jesus, zginąłbym na pierwszym poziomie, come on! Już nie przesadzajmy. Czemu ty się ruszasz? Okej, musiałem cię dobić. Co widziałem? Ja nic nie widziałem. Co widziałem? Czemu nie odnowiło mi się HP? Tak, widziałem. A, w sensie to co wspominałeś, że będzie sprite z hardcorpsów. Te same efekty. No ale to dobrze, że Konami miało kilka serii i do każdej korzystało sobie z takich możliwości, skoro już takie możliwości mieli, żeby wykorzystać jakąś inną franczyzę. Ty, no ale chyba nie fabularny związek, co? Dobra, nie mogę was zabić, ale strzelam, że te kropelki mi robią krzywdę, więc postaram się pod nie wchodzić. Czy może to jest dobry moment, żeby to sprawdzić? O! Co ty rzuciłeś głową? Gościu! No stracił dla mnie głowę, jak nic. Chyba zginę sobie zaraz, słuchajcie. Muszę mu zniszczyć wszystkie głowy, to też jest coś nowego. Zazwyczaj umierał po prostu od wystarczającej ilości hitów. W przeciwieństwie do Castlevania 4, gdzie bardzo dużo dostawałem życia, tutaj nawet po bossie nie zostały mi one odnowione. Przecież strzelam, że to nie był boss po prostu. O, ale za to jest tu przynajmniej trochę większy zasięg wody święconej, to się bardzo przyda. Płoń! O, i ona też... Ten płomień leci do przodu, to też jest bardzo przydatne, przynajmniej myślę, że będzie. Bardzo przydatne. Grafika mi się o wiele mniej podoba niż w czwórce. Może dlatego, że jest bardziej kolorowa, ale pewnie też dlatego, że te wszystkie ruchy... jak on ma? Bohater tej gry? Którego wziąłem? Są bardzo sztywne. Te animacje nie mają takiej płynności. Wydaje mi się, że ta gra jest taka bardziej... prosta? I na razie, nie wiem jak będzie później, muzyka też mi mniej leży niż w czwórce. Aha, okej, dobra, kumam. O, dobra, udało się. Mam wrażenie, że tam powinienem pójść. Ale jak tam zejdę, to teraz widzę, że to się nie odwróci. No ale rozumiem, że sam fakt... Dzięki, żeście się podstawili, bardzo mi miło. Ziomek! Ja wiem, że ty coś zrobisz. Nie wiem, czy chcę wiedzieć kiedy. Jak przytrzymam dłużej, to on trochę utrzymuje bicz z przodu. Nie wiem, jak on to robi fizycznie, ale ewidentnie potrafi. O, ściana. Właśnie. Widać, że ściana jest do rozwalenia. Doskonałe to jest. Bo nie muszę się zastanawiać, czy bić każdej ściany jak głupek. Kto ma dać znać, że zapowiadają w ten sposób Castlevania Bloodlines? Okej, w porządku. No w sumie trudno się dziwić, że jak idę po jakimś prehistorycznym szkielecie, to w końcu się tak wydarzy. Za to widzę, że hojnie będą tutaj za punkty dochodziły życia. To jest spoko. Tą muzyczkę słyszałem w którejś Castlevanii.
to była walka z Drakulą w jedynce? To jest zremiksowana muzyka z jedynki w walki z Drakulą, nie? Tak, dokładnie. Księżyc w ogóle wszystko tutaj wygląda, jakbym miał walczyć z Drakulą. O, tego rycerza kojarzy! O, gościu, czemu się cofasz? Przestań! Co ty robisz, no? Zaskakujesz mnie! Okej, okay. Dobra, mogę rzucać na razie tymi. Bumeranga, wstałem. Ale on ma śmieszne, robotyczne ruchy. Ja wiem, że jest zbroją, ale... Aha, bo on teraz będzie mnie kopał przez wzgląd na to, że nie ma rąk. Okej. Okay. Dobra, gin. No gin, że... Morto! Mordo, dziękuję. Standardowy Orbik. Od pierwszej Castlevanii nie mogli tego zmienić. W sensie, nie mieli powodu oczywiście, bo to stało się kultowe, ale come on. To jest już teraz wręcz... Ha, rozumiem, że to jest... kot na planszę. Normalnie się takie rzeczy zapisywało, słuchajcie. Ale ja pozwolę sobie skorzystać z technologii. No bo tradycyjnie postaram się grać totalnie bez zapisów. Ale jeśli mam możliwość zapisania sobie kodu, no to ten kod sobie zapiszę. Oczywiście zrobię zdjęcie po prostu w telefonie. Atlantis Shrine. No fajnie, bo widzę, że starają się tutaj robić tak dużo z tą grą, jak zrobili z czwórką. Ale jednocześnie... Okej, dobra, zaczynamy zabawę. Prawda, jeszcze lekko, ale zaczynamy. A chciałem powiedzieć, że... Spadaj. Chciałem cię zraszować, ale nie dałeś. Gin, dobra, super. Że chcieli zrobić jakieś efekty dodatkowe, tak jak to właśnie było w przypadku Castlevanii czwartej. Ale nie, na razie przynajmniej nie dają mi one takiego efektu, nie są tak imponujące jak te z Super Nintendo. Ta Castlevania jest, powiedzmy sobie, bardziej standardowa. Jeśli Castlevania czwarta wyglądała jak, bardziej jak reboot serii po latach, tak duży był przeskok, tak tutaj widzę po prostu kolejną część Castlevanii. Nie zdziwiłbym się, jakby to po prostu była następna część pod... O Jezus, to rośnie. Jakby to była po prostu następna część po trójce. Podczas gdy Super Castlevania 4 dawała taki efekt dużego przeskoku, ogromnego przeskoku. Graficznego i mechanicznego. Tutaj nie mam aż takiego feelingu. To nie jest niczym złym, ta gra jest po prostu bardziej kolorowa, tak jak trójka. Bardziej kolorowa i bardziej przywiązana do tradycji Castlevanii. Tak wyglądam jakiś sterowaniem. Mówimy tutaj oczywiście o... braku pełnej kontroli nad postacią. Dobra, byku, co ja tu levele wbijam, żeby mam cię zabijać? Odwal się. Coś ciekawego? Bumerang. A ten bumerang to dobra broń, jest fajnie. Te bronie zostały tutaj w ogóle poprawione. No, one w czwórce też były lekko poprawione, jeśli nie pamięć nie myli. Natomiast tutaj ten przeskok jest znacznie większy. One są dużo bardziej przydatne. Wszystkie bronie są bardziej przydatne. Jest fajne. Dobra, mini bosik. Co ty robisz, ziomek? A, nie mogłem, mogłem tego nie brać. Planujesz coś robić przydatnego? Aha, bo ty wodę podnosisz, ja zginę zaraz. Goddammit, nie zauważyłem! Co za chamik buri prostak, ja cię... Policja mnie będzie straszył, nie doktora nauk! Ty mnie ostrzegł, że tak robi, nie zauważyłem, że on wodę podnosił. Planujesz coś robić? Nice. No,
Picie pod kątem się przyda. Co? What the hell? Już? Dopiero uniknąłem śmierci. Nie no, trudne to będzie, ej. Nie mogę rzucać tym. Szczęście mam wystarczająco amunicji, żeby go zabić. Aha! Tak, mogę to zrobić. Wow! Hallo, ziom! Na, dobra, bijmy go póki jest czas. Dobrze, że te bossy na razie są proste, bo ja dużo błędów popełniam. Co? Halo! Nie tak miało być! Co ty robisz? Dobra, ty działasz podobnie, tylko ciebie muszę uderzyć zanim... Tak, zanim ty uderzysz, a nie po tym. Bo dajesz mi na to czas. To fajnie. Dobra. O. Gin. Nice. Czy będzie trzech muszkieterów? Nie. Tylko dwóch. I nie muszkieterów, bo mieli takie dość duże te bronie. Najdłuższa. No to trochę nam zajmie w takim razie. U. Nie, głowy meduzy już. Miałem nadzieję, że się trochę pocieszę tą grą. Co? Aha, ja tracę ulepszenie trzecie, jak dostanę obrażenia? To równie dobrze mogłoby go nie być. W Castlevanii ciągle dostaję obrażenia. Bez sensu, po co oni go w ogóle dali tutaj? Po co mi to ulepszenie? Może i mówiłeś, ale zapomniałem. To, że jest najdłuższa, trochę mnie martwi, bo czwórka była prosta i tak zajęła nam całkiem. Chociaż nie, no w czwórkę zagrałem... Ile mi zajęła czwórka? 2,5 godziny? 3? Razem ze wszystkim? Wydaje mi się, że całkiem sensownie sobie z nią poradziłem. Okej. Okay. Ok, myślałem, że stanowisz większe zagrożenie. Zum, idź stąd. Idź stąd i nie denerwuj mnie już. Dobra. Bo ja mam 2 HP, ja nie mogę tak cię... Idź stąd. Lol, co to za posąg? Połamałem głowę posągowi, świetnie. What? No zginął na raz dla odmiany. Okej, okay, dobra. Dobra, dobra. Czyli można się tu uchylić. Nie! Idź stąd, smoku. Ja nie mam HP, żeby z tobą walczyć. Nie! Wystrzelił najgorzej. Ja to w większości przez tą grę raszuję. I właśnie przez to dużo życia tracę, ale przy okazji... O! Bardzo agresywny gameplay przez sobą prezentuje. A jak sobie wyobrażę, że miałbym uważać na każdym kroku, żeby nie dostać jednych obrażeń? Ech, nie. Nie dziękuję. Fajne jest to niszczenie otoczenia. To jest fajny feature. Bardzo mi się podoba. Nie. No. Tryharding. Robienie sobie krzywdy psychicznej nie jest tryhardingiem. Czemu to spadło? Wcześniej nie spadało. Wcześniej nie spadało. Czemu wy mi robicie takie rzeczy? Co? Już mogłem się spodziewać, że mnie sięgnie w sumie. O, nie mam amunicji? Wow. Nie spodziewałem się, że kiedyś mi braknie. Słuchaj, ja bardzo bym chciał, ale ja nie mogę powiedzieć, że to jest dla mnie imponujące, bo mnie to bardziej przeraża po prostu, że komuś się chce. Matko, te byki wszystkie...
Nie, ja, ty mnie źle zrozumiałeś. Wszystkie cztery to jest żart, że w ogóle ktoś się tego podejmuje. To nie jest tak, że piątka jest jakaś wyjątkowa, po prostu... Zrobienie którejkolwiek z nich na zero obrażeń to jest masochizm i kompletnie niepotrzebny challenge. Ale oczywiście robi wrażenie, że ktoś jest w stanie. Okej. Aha, zbijam mu, okej. Dobra. Czemu tak blisko podchodzisz? Co jest? Nie. Zabije mnie. Gin! Zginął? No błagam, nie miej drugiej fazy. Strzałunia! Dobrze jest, drugi poziom zrobiony. Oj, poczekaj, aż kuźwa dojdziesz do bossa oka albo śmierci. Nie mogę się doczekać. Ja, tak jak powiedziałem to ostatnio kończąc Castlevanię czwartą, że chcę, żeby ta piąta mnie przeciągnęła po ziemi.